Przede wszystkim przesyłamy wam gorące pozdrowienia od Jurka Owsiaka. Byliśmy kilkanaście dni temu w Warszawie. Spotkaliśmy się z nim, rozmawialiśmy po raz nasty. Było to bardzo miłe spotkanie, więc on przesyła wam pozdrowienia, ściska każdego z osobna. Będziemy, słuchajcie, w tym roku mieli sporo zmian. Między innymi telewizja Max na żywo będzie pewne rzeczy relacjonować i pokazywać, więc to będzie także pewnego rodzaju nowość. Dużo szumu narobimy, sprawimy, że ponoć ma być minus 2, więc sprawimy, że tego mroźnego dnia będzie naprawdę gorąco. Kwestujecie, właśnie to jest bardzo ważne. Nie możecie kwestować dzisiaj, czyli w piątek, nie możecie kwestować jutro, czyli w sobotę. Możecie kwestować z puszką, z identyfikatorem tylko i wyłącznie w niedzielę. Od wczesnych godzin rannych, od państwa zależy, czy to będzie zaraz po roratach, od 6, czy to będzie trochę później. Do godziny 20 wszyscy pojawiają się w Urzędzie Miejskim, czyli popularnie mówiąc w ratuszu. Prośba gorąca, proszę państwa, żebyście zapisali sobie ten numer telefonu. Czyli wyciągamy komóreczki, wyciągamy notatniki, zapisujemy sobie ten numer telefonu do sztabu WOŚP-u, który będzie czynny od samego, znaczy od godziny 8 w niedzielę aż do, nie wiem, o której skończymy, 3, 4, 5 nad ranem. Zobaczymy, ile przyniesiecie w puszkach, ile przyniesiecie, tyle będziemy siedzieć w Urzędzie Miejskim. Bardzo proszę sobie zapisać, kto nie widzi, to mówię. 94 kierunkowy naturalnie, 348, 88, 33. Zaczynamy od patroli rodzinnych, żeby dzieciaczki nam się tutaj nie nudziły i nie wyczyściły całej podłogi brankami. Dobra, zaczynamy od pani Moniki Drutel, tak? I cała rodzinka podchodzi naraz. Ja już nie będę wyczytywała dziewczyn po kolei. Tak. I teraz tak, czekajcie tutaj. Przygotował Koszalin na 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy tyle czasu, żeby o wszystkim opowiedzieć. No i dobrze, postaram się w wielkim skrócie. Po pierwsze, główna scena, startujemy o godzinie 14, kończymy 21. Muzyka przeplatana zespołami Centrum Kultury 105, Pałac Młodzieży, Gwiazda Wieczoru, Kombi, Łosowski, a więc no, przeboje znane od ponad 40 lat. To jest główna scena i tam będzie się wiele rzeczy działo. Główna licytacja o godzinie 19, więc tam także zapraszamy mnóstwo cennych fantów, mnóstwo także rzeczy wokół. Po pierwsze, jeżeli nie bardzo jesteśmy pewni swojego stanu zdrowia, to już od godziny 8 do 12 zapraszamy ulica Chopina 24 Vitala, bo laboratoria fantastyczne. Pielęgniarki będą za połowę ceny i wrzut do puszki robiły podstawowe badania krwi, ale także te bardziej skomplikowane, na przykład markery nowotworowe już po zniżkach, ale i tak wszystko wyląduje w puszce orkiestrowej. Bawimy się także w galerii Atrium, tam będą koszalińscy harcerze, bawimy się w galerii MK, tam rycerze z koszalińskiej kompanii rycerskiej, tam także miasteczko drogowe i pierwsza pomoc organizowana przez strażników miejskich z Koszalina, alkogogle, więc jak ktoś chce na trzeźwo zobaczyć, jak to jest być pijanym, proszę je koniecznie założyć i zorientować się, jak to jest, to zwłaszcza dla kierowców. Bawimy się także w motoparku za wrzut do puszki, będzie można się po lodzie chyba przejechać, bo ma być minus 2, minus 3. Być może nie wymieniłem, aha, zumba w Centrum Kultury 105 oczywiście o godzinie 12, a więc w południe. Ruszamy także jedynym zimowym rejsem z koszalińską wąskotorówką, godzina 11, Koszalin Rosnowo i wracamy do Koszalina. W tym dniu konduktor nie sprawdza biletów, a podchodzi z puszką i także tam oczywiście wrzucamy wszystko do puszki. Warto zajrzeć na naszego sztabowego fanpage'a, Facebooka i tam pełen skład tego, co się będzie działo w Koszalinie i okolicach. Koszalin i region to jest 425 wolontariuszy, w samym Koszalinie blisko 200, poza Koszalinem, a więc Biesiekierz, Manowo, Rosnowo, Mielno, Niemica, Tymień, Będzino i daleki Połczyn-Zdrój, to ponad 200 wolontariuszy, no będzie nas sporo. Jakim wieku są wolontariusze? Najmłodszy wolontariusz to jest nasza Tosia, 4-miesięczna, a więc od 4 miesięcy jest na świecie i chyba może nawet w Polsce byłaby najmłodszą wolontariuszką, z pewnością w Koszalinie i okolicach. Najstarszy? A nie wiem, my tak naprawdę do PESELi nikomu nie zaglądamy. Co powinien posiadać wolontariusz?
Wolontariusz, czyli taki jak ja, który teraz nie ma przy sobie identyfikatora i puszki, musi mieć identyfikator ze zdjęciem, mieniem, nazwiskiem, hologramem, pieczątką, taki kolorowy, 26 finał. Puszka też zupełnie kolorowa, na tej puszce cztery plomby. Oczywiście to wszystko jest zalaminowane, to wszystko jest zaklejone taśmą, żeby chociażby podczas tego, jak będzie padał śnieg albo deszcz, to się nie zniszczyło, więc numer, który mamy na identyfikatorze, powinien znajdować się również na wierzchu tej puszki. W ten sposób poznamy wolontariusza. Poza tym każdy wolontariusz w tym dniu się uśmiecha. Jakie bezpieczeństwo jest zapewnione? No, bezpieczeństwo to sytuacja numer jeden. I tutaj stawiamy największy nacisk. Po pierwsze, koszalińscy policjanci o nie dbają. Po drugie, strażnicy miejscy. Policjanci mają listę patroli, mają listę nazwisk, mają listę rejonów osób, które będą kwestowały na terenie Koszalina. To są patrole 3-4 osobowe i tutaj policjanci, i ci umundurowani, i ci po cywilnemu będą dbali właśnie o to bezpieczeństwo. Także bezpośrednio będzie także ochrona, która jest wynajęta do ochrony koncertu, ale również strażnicy miejscy z Koszalina. No i bardzo prosimy także mieszkańców Koszalina, żebyście o nich dbali. Służby dbają o ich bezpieczeństwo, a my dbamy o to, żeby nie zmarzli, a więc zadbamy, nie zmarznęli, więc zadbamy o kawę, herbatę, zupę, bułę, coś słodkiego. Na pewno będzie bezpiecznie. A 26 lat Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Koszalin, Zachodniopomorskie, Polska i świat. Ja myślę, że nie trzeba zachęcać. To jest akcja tak znana i to jest tak ogromna marka, która ma zaufanie w Polsce, ale także na świecie. To widać w sprzęcie, to widać po koszalińskim szpitalu, oddziale dziecięcym, ojomie dziecięcym, gdzie są inkubatory, gdzie są urządzenia, które pomagają badać słuch. Są kardiomonitory, są aparaty USG, koszalińskie hospicjum ma motopompy. Straż Graniczna ma defibrylator. Mnóstwo mógłbym wymieniać tych instytucji. Koszalin, okolice, sprzęt to jest za prawie 4 miliony złotych. To jest odpowiedź, w jaki sposób można zareklamować Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. My nie mamy monopolu na pomaganie, nikt nie ma monopolu na pomaganie. Każdy pomaga każdemu, każdy dba o bezpieczeństwo i to w szpitalach, i to na ulicy, dbając o bezpieczeństwo wolontariuszy. Tak jakby chociaż nasi przyjaciele z restauracji, z barów, z pubów, z kawiarni, którzy zapewniają ciepłe posiłki, mówią: wpadnijcie w tym dniu za darmo na podstawie identyfikatora, nakarmimy, pomożemy, damy herbatę. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, mieszkańców Koszalina, okolic, ściskamy Was bardzo mocno. Atmosfera napięta, w tej chwili trwa właśnie odprawa wolontariuszy. No, zapraszamy, bo gramy w końcu do końca świata i o jeden dzień dłużej. Koszalin ściskamy bardzo mocno.